no nie da się ukryć, że jestem zachwycona wszystkim tym, co tutaj mnie otacza. Ze mną Marta Urbańczyk-Szemraj, menadżer ośrodka wczasowego Madohora Słońce w Rabce Zdroju. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Marto, no po prostu jest przepięknie. Gdzie nie popatrzę, cudownie, zielono, pachnie. Jest naprawdę cudownie. Rabka Zdrój kojarzy nam się ze zdrowiem, nie da się ukryć. Tak, to jest jedno z najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce. Prócz wspaniałego mikroklimatu tutaj w Rabce, jak i też wód solankowych czy wód mineralnych, które tutaj występują w naturze. Jest tutaj mnóstwo atrakcji i naprawdę jest co robić. Ja myślę, że dołożyliście swoją cegiełkę do tego, co można robić w Rabce. Mówimy o zdrowiu. Wy skupiacie się bardzo mocno właśnie na tym, abyśmy mogli podreperować swoje zdrowie. Powiedz mi, jeśli będę chciała do Was przyjechać, mam taki pomysł właśnie, żeby, wiesz, zadbać o siebie, no bo na co dzień dużo pracy. Myślę, że nie jestem jedyna, która w ten sposób funkcjonuje na co dzień. Co mi zaproponujesz? Popularnie nazywamy to detoks, okay. Prawda? Detoks. Detoks to jest jednym słowem oczyszczenie naszego organizmu od, można powiedzieć, od głowy aż po koniuszki palców. Oczywiście pół żartem, prawda, mówiąc. Natomiast przyjeżdżając tutaj, zaoferujemy Ci cztery diety do wyboru. Dietę warzywno-owocową według Pani doktor Dąbrowskiej, dietę sokową, dietę pełnowartościową, jak i też wyżywienie standardowe, wczasowe. Domyślam się, że będę miała do wyboru, prawda? Tak, natomiast te prozdrowotne to są te trzy diety. Ponadto zaraz po przyjeździe jest tutaj wręczany program wypoczynkowy. Nie będę się nudziła. Tak, jest wypełniony od 8 rana aż do późnego popołudnia ćwiczeniami, jak i w naturze, na zewnątrz, prawda, z trenerem, jak i też w ośrodku, dodatkowo zabiegami. Od 6 do 15 zabiegów tutaj, które fizjoterapeuta zaleci w ośrodku, można korzystać dowoli. Ponadto, jeżeli byśmy chcieli, mieli jeszcze jakieś inne wymagania, czy jakieś inne tam zachcianki, można korzystać z zabiegów kosmetycznych, z zabiegów spa, z tak zwanej kapsuły spa, prawda? Brzmi to po prostu idealnie, ja muszę zapytać, jakie zabiegi? Z jakich zabiegów można korzystać? Przede wszystkim fizjoterapeuci tutaj masaże oferują i tu w zależności, czy to są prozdrowotne, czy na schorzenia różnego typu. Też zabiegi kosmetyczne, jeżeli tutaj chciałyby panie z tych zabiegów skorzystać. No ale najważniejsze zabiegi to są te wewnątrz organizmu, czyli dieta i przestrzeganie tej diety, ponieważ to, co jest wartościowe i z czym wyjedziemy stąd, to z utratą kilogramów przede wszystkim ci, co chcieliby schudnąć. A ci, co również liczą na poprawę kondycji swojego zdrowia, to przede wszystkim oczyścić organizm nasz z tych toksyn, z tego jedzenia, które na co dzień w przetworzonej formie spożywamy. W najbliższej przyszłości w planach mamy również wybudowanie basenu, takiego do zajęć sportowych, gdzie można by było wzbogacić jeszcze ten cały pakiet ćwiczeń tutaj. Również też miejsce do grillowania jest, gdzie można razem siąść i wieczorem zorganizować biesiadę. Pamiętajcie, grillujemy warzywa. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Ci za te cenne informacje. Drodzy Państwo, to właśnie Meteo Podróże. My wrócimy do Was jeszcze oczywiście podczas kolejnego spotkania. Nie przegapcie Meteo Podróże prosto z ośrodka wczasowego Madohora Słońce. Słońca tutaj nie brakuje. O tym, że warto dbać o nasze zdrowie, przekonujemy się zazwyczaj wtedy, kiedy jest nieco za późno. O tym, jak zdrowo się odżywiać, jak zdrowo funkcjonować, porozmawiamy właśnie teraz ze mną. Pani dr Barbara Szczuka-Urbańczyk, współwłaścicielka ośrodka wczasowego Madohora Słońce w Rabce Zdroju. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pani doktor, wspólnie z mężem prowadzicie dwa ośrodki, jeden tutaj, drugi w Ślemieniu. W jednym i drugim dbacie o to, aby kuracjusze czuli się po prostu zdrowo i byli zdrowi.
Tak, bardzo dbamy o to. Proponujemy tu Państwu właśnie dietę warzywno-owocową pani dr Dąbrowskiej. Oprócz tego też mamy dietę pełnowartościową, 1200 kalorii, dietę sokową, jak również tradycyjne wyżywienie 2000 kilokalorii. Powiedzmy troszkę o tej diecie dr Dąbrowskiej, bo to, nie ukrywam, dla niektórych może być coś nowego, coś, czego jeszcze nie doświadczyli. Dlaczego akurat wybraliście tą dietę? Tą dietę pani dr Dąbrowski wybraliśmy, dlatego że jest już sprawdzona. Jest to dieta, która jest prowadzona już przez panią dr Dąbrowską od kilku lat w różnych ośrodkach i ma bardzo dobre wyniki. Po prostu oczyszcza nasz organizm z toksyn. Wiemy, że nasze życie teraz jest pełne niezdrowego pokarmu i zatruwamy ten organizm właśnie tym chemią. W związku z tym ta dieta pani dr Dąbrowskiej oparta jest na warzywach i na owocach i w różnej postaci. I te owoce mogą, warzywka mogą być podawane w postaci pieczonych warzyw, gotowanych na parze. Mogą to być musy różnego rodzaju, soki. I ta dieta jest bardzo bogata właśnie w błonnik, w witaminy. Wprawdzie ona jest niskokaloryczna, niskoskrobiowa, bo tylko 800 kilokalorii, poniżej 800 kilokalorii możemy podawać w ciągu doby. Ale tutaj mechanizm tej diety polega na tym, żeby nie dostarczamy z zewnątrz węglowodanów, białek, tłuszczy i przestawiamy organizm na odżywianie endogenne wewnętrzne, co czyni, że oczyszczamy organizm, bo spala się, wszystkie toksyny spalają się, śluzy spalają się, martwe nekrotyczne komórki, no i oczywiście tkanka tłuszczowa. Właśnie to chciałam zapytać, domyślam się, że ta niska kaloryczność oznacza również, że tracimy zbędne kilogramy. Tak, tak, i mogę pochwalić się tutaj, że w ośrodku panie w ciągu jednego tygodnia przeciętnie średnia mamy 3,5 kilograma. Bardzo ładne wyniki. I bardzo zdrowo tracone 3,5 kg. Pani doktor, myślę, że warto podkreślić, że taka dieta i każda dieta, ta zdrowa, którą wy też tutaj uskuteczniacie i promujecie, musi być połączona z ruchem. Tak, musi być połączone i rzeczywiście mamy bardzo dobrze rozwiniętą bazę sportową, wiele różnych ćwiczeń, rodzajów ćwiczeń, masaży, dobrze rozbudowaną mamy fizykoterapię i wspaniałych masażystów, także, bo masaż też jest bardzo ważny przy odchudzaniu się. Dieta naprawdę daje bardzo dużo, przede wszystkim oczyszcza organizm, prawda? To jest najważniejsze, zbędne kilogramy. Dalej, błonnika dostarcza, witamin dostarcza, usprawnia układ immunologiczny, pracę nerek, pracę wątroby, pracę układu pokarmowego. No i cera piękna jest gładziutka właśnie. No i samopoczucie jest bardzo dobre, czujemy się lżejsi i ładniejsi. Ja myślę, że tutaj pani doktor nie trzeba mówić nic więcej. No same superlatywy, same dodatkowe atrakcje w postaci właśnie na przykład pięknej skóry, ale też świetnego, zdrowego wyglądu i samopoczucia, no i nasz organizm myślę też doskonale potem funkcjonuje. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Zakończenie chciałam powiedzieć, że Hipokrates powiedział, że pożywienie jest lekarstwem, więc patrzmy, żeby to lekarstwo było dobre, zdrowe, świeże, ekologiczne, niskokaloryczne i z niskim indeksem glikemicznym i będzie wszystko dobrze. I do tego wszystkiego wygląda fantastycznie na talerzu. Bardzo dziękuję pani doktor, a Państwu również dziękuję, że byliście razem z nami. Pozdrawiamy. Bardzo zdrowo i bardzo słonecznie z ośrodka wypoczynkowego Madohora Słońce w Rabce Zdrój.